Cześć, jestem Michał i to mamy prostoklocki, a dzisiaj recenzujemy zestaw z LEGO Speed Champions z roku 2020 76898, zestaw 8+, przedstawiam dwa Jaguary w kolorze jasno-niebieskim, więc bez żadnego przedłużania zajrzyjmy do środka. Jak zazwyczaj to bywa, przy recenzjach Speed Champions już sobie pozwoliłem wcześniej naciąć pudełeczko, gdyż akurat z tych zestawów pudełka chciałbym sobie dostawić w możliwie najlepszym stanie, a w środku mamy worek numer 4, czyli pewnie tyle woreczków będzie. Numer 5, no to jednak będzie 5 woreczków. Dalej mamy jedynkę, oczywiście dwójkę oraz jeszcze na pewno jest trójka, tak jest. I chyba tyle, jeżeli chodzi o klocki. Oczywiście pokaźny arkusz naklejek, jak to w LEGO Speed Champions bywa. I jeszcze jest instrukcja, a nawet jeszcze są jeden elemencik. Mamy instrukcję numer 1 oraz jeszcze jeden taki luźny elemencik. Jeszcze widzę, że drugi arkusz z naklejkami, jakby nam tego było mało. Oraz instrukcja numer 2 i to już wszystko. To są dwie figurki, jakie otrzymuję w tym zestawie. Mamy tutaj panią w białym kombinezonie oraz pana w czarnym kombinezonie. Nie będę za bardzo tych figurek omawiał, gdyż powiem wam szczerze, że za bardzo nie lubię tego robić. Nie wydaje mi się, żebym też robił to jakoś dobrze, dlatego po prostu je wam pokażę. Każdy widzi, jak one wyglądają. Jeszcze tylko wspomnę, że nasz tutaj pan kierowca został wyposażony w klucz. Tak figurki prezentują się od tyłu. Jeszcze warto wspomnieć, że każda z nich dostała na wyposażeniu również kask. Warto jeszcze wspomnieć, że do każdego pojazdu otrzymaliśmy dodatkowy komplet felg, przez co razem z zamontowanymi kompletami mamy w tym zestawie łącznie 4 komplety. Omawianie już samych konstrukcji możemy zacząć od właśnie nie pojazdów, tylko bardziej takiej statecznej konstrukcji, czyli linii mety, która jest takim bardziej tutaj uzupełnieniem tego zestawu. Wiadomo, nie jest to jego główny element. Wygląda ona całkiem przyzwoicie. Fajne są tutaj pociągnięte te takie serki. Wygląda całkiem dobrze, chociaż dziwne, że nie pociągnęli tego po całej długości. Ale najważniejsza funkcja tej linii mety to są światła startowe, które po kolei się otwierają. Mamy czerwone, żółte i zielone. Naprawdę działa to bardzo, ale to bardzo fajnie. Potem sobie te światła tak składamy, zatykamy i możemy od nowa startować wyścig. Działa to bardzo fajnie, sprawnie i naprawdę ta funkcja mi się podoba. Co do samych samochodów, to w naszym bolidzie Formuły E mamy bardzo fajnie pociągnięte przednie nadkole, później takie wcięcia, wloty powietrza, zaokrąglenia, tutaj również taki aerodynamiczny tył. Z tyłu mamy również jakieś takie lotki. Wygląda to naprawdę bardzo fajnie, tak właśnie aerodynamicznie. Widzę, że jest to już samochód stricte sportowy. Natomiast nasz drugi samochód, który dokładnie nie wiem jak określić, jest już stricte taki masywny. Widać, że tutaj jest masa, działa to naprawdę fajnie, wygląda, nie działa, bo tutaj nie wiem właściwie co działać, ale wygląda to naprawdę fajnie. Również mam tutaj nadkola, tylko że tutaj jest już to jeden element. Mamy jeszcze tutaj bardzo fajnie pociągniętego Jaguara właśnie, no bo to jest marka Jaguar w końcu. Tak samo jak tutaj mamy napisy jakichś sponsorów, jak na przykład Panasonic. Wygląda to naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi o tył tych pojazdów, to w bolidzie Formuły E, nie wiem, może tak jest w rzeczywistości, ale dla mnie to jest mały minusik. Brakuje mi tak jakby wykończenia tylnego nadkola. Nie wiem, jakoś to mi tak po prostu nie pasuje. Chociaż tak jak mówię, może jest tak w rzeczywistości. Jeżeli tak, no to okej. Nie doinformowałem się w tym zakresie. Mamy oczywiście jedno światło hamowania oraz to, o czym wspominałem, czyli takie aerodynamiczne lotki. I faktycznie jest tutaj pociągnięty taki skos. Wygląda to naprawdę fajnie. Widać, że jest to sportowy samochód. W drugim samochodzie mamy spoiler, który wygląda naprawdę fajnie. Przez tą naklejkę napis Jaguar wygląda to dobrze. Mamy również takie ładne wykończenia i naprawdę mi się to podoba.
od tej strony samochody wyglądają analogicznie do poprzedniej strony, czyli właściwie bardzo dobrze. Od frontu w naszym masywnym samochodzie pierwsze co rzuca się w oczy to napis Jaguar na szybie, który jest naprawdę fajnie pociągnięty również przez wysokość, długość właściwie całego samochodu. Jest pociągnięty taki czarny pasek. Tutaj on się akurat staje szary, no bo dach jest czarny, ale wygląda naprawdę fajnie i podoba mi się to, pomimo tego, że w większości to są naklejki, to jednak wygląda naprawdę dobrze i po prostu mi pasuje do tego modelu. Generalnie ten model naprawdę bardzo mi się podoba i przód ma genialnie wykończony te wloty powietrza tutaj, grill, wygląda to genialnie i jestem zachwycony tym modelem. Model Formuły również wygląda zacnie, aczkolwiek nie aż tak, ale też naprawdę mi się podoba. Przede wszystkim fajny jest tutaj ten wysunięty przód, co nadaje takiej aerodynamiczności. Mamy tutaj również takie jakieś lotki. Oczywiście jeszcze tutaj mamy jakieś imitacje, chyba zawieszenie jakichś tam innych układów, podzespołu czy czegoś takiego. Wygląda to naprawdę fajnie i obydwa te samochody, pomimo mniejszych lub większych wad, wyglądają naprawdę super. Reasumując, zestaw ten jest naprawdę świetny. Obydwa samochody są super, do czego swoją drogą seria LEGO Speed Champions no już przyzwyczaiła. Figurki to oczywiście dodatek, tak samo jak linia mety, ale główne danie jest naprawdę świetne. Także z czystym sumieniem mogę go Wam polecić. Dzięki za oglądanie, no i cześć!